W studiu Radio 5, anonsowana już dziś od rana, dyrektor Sowalskiego Ośrodka Kultury Bożena Kamińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radio 5. O wybory chyba nie będę pytała. Jeszcze, jeszcze nic nie zostało rozstrzygnięte, więc pewnie zapytamy po drugiej turze, ale zapytamy o jubileusz, który już wielkimi krokami zbliża się w Sowalskim Ośrodku Kultury. Jestem ciekaw, czy pamięta Pani pierwsza muszelki Wigier? Tak oczywiście pamiętam pierwsze muszelki Wingier. Od początku organizuje to wielkie wydarzenie święto, tańca i piosenki skierowane do najmłodszych do dzieci i młodzieży. Pamiętam również... Po raz pierwszy, kiedy organizowałam jeszcze ten festiwal w trochę innej formule za czasów harcerskich, bo on ma zdecydowanie dłuższą tradycję niż 15 lat w sensie takim począ swojego początku, swoich korzeni. To, to było w 1989 roku, kiedy rozpoczęłam pracę i, i organizację. Tego festiwalu, który odbywał się Wełku, potem go przenosiłam do, do suwałk. Natomiast odkąd zostałam dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w 2000 roku doskonale to pamiętam, widząc, ile jest zespołów ta tanecznych w tej placówce, postanowiłam ten festiwal rozszerzyć o kategorię tańca, bo on zawsze był tylko śpiewu i występowali soliści i zespoły w kategorii piosenki. Na, od 2000 Pierwszego roku ten festiwal również rozszerzył się o kategorię tańca i przez te 15 lat cały czas ewaluuje, ciągle coś się zmienia, nowe kategorie powstają, nowe warsztaty, nowe również kategorie muzyczne dodajemy również do, do tego festiwalu, do regulaminu, nowe możliwości, nowe warsztaty. Bez przerwy jest. Ciekawa nowa oferta. 15 lat międzynarodowy festiwal piosenki i tańca. Niektóre festiwale nie przetrwały tak długo, a wy nie spoczywacie na laurach. Powiedziała Pani o tych zmianach. To chciałem jeszcze zapytać, czy muszelki Wigier od początku miały być muszelkami wigier, czy były też propozycje innej nazwy festiwalu? Zawsze. Nie, nigdy nie było, nie było innej nazwy festiwalu. Myślę, że to bardzo, bardzo dobra nazwa, która kojarzy się z naszym regionem, z naszym otoczeniem, z Wigrami, które są pewnym symbolem naszej atrakcji regionu turystycznej i promocyjnej. Uważam, że to jest właściwa nazwa. 15 lat. Ile osób wzięło udział w festiwalu dotychczas? Muszę powiedzieć tak, że ostatnie edycje festiwalu odnotowują około 800 do 1000 uczestników. Wcześniejsze festiwale liczyły sobie 400-500, więc jeżeli średnią przyjmiemy 700 razy razy 15 da nam tutaj na pewno jakieś 12 tysięcy uczestników przez te 15 lat.